Kosmelan to certyfikowany zabieg, który w swoim składzie zawiera dużą ilość substancji aktywnych, które mają wpływ na hamowanie powstawania melaniny. Kosmelan jest zabiegiem jednym z najbardziej skutecznych i najbezpieczniejszych, mających na celu rozjaśnić przebarwienie te posłoneczne i pohormonalne, powstałe w wyniku nadmiernej ekspozycji na słońce. Kosmelan jest terapią bardzo bezpieczną oraz bezbolesną. Bardzo ważne jest dostosowanie się do zaleceń pozabiegowych. Sam zabieg nie powoduje uczucia dyskomfortu. Może być odczuwalne bardzo minimalne mrowienie. Zabieg dodatkowo ma na celu rozjaśnić nam przebarwienia pozapalne, dodatkowo rozjaśnić piegi, wyrównać kolory skóry, pobudzić kolagen, dodatkowo zniweluje nam drobne zmarszczki mimiczne, działa napinająco na skórę, zmniejsza wydzielanie łojotoku, niweluje drobne stany zapalne. Dodatkowo ma na celu rozjaśnić przebarwienia te pohormonalne i te posłoneczne na każdym podłożu. Dodatkowo można go wykonać u osób z problemem bielactwa. Wtedy niweluje tak jakby przejście między skórą odbarwioną a skórą napigmentowaną. To dwuetapowa kuracja obejmująca zabieg indywidualny dobrany do potrzeb klienta oraz do fototypu skóry. Zabieg składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie nakładamy maskę Kosmelan 1 na indywidualnie dobrany czas. Po upływie tego czasu zmywamy maskę w domu. Drugim etapem zabiegu jest stosowanie kremu Kosmelan 2 według bardzo ściśle wskazanych zaleceń. Krem Kosmelan 2 stosujemy od 3 do 4 miesięcy w zależności od potrzeb i nagromadzenia pigmentu. Bardzo istotne jest, aby całej kuracji nie przerywać, ponieważ nie będziemy mieli efektu pożądanego oraz zabieg przestanie działać. Bardzo ważne również jest, żeby dostosować się do zaleceń wskazanych przy zabiegu. Istotną uwagą również jest to, by w trakcie kuracji nie stosować żadnych innych substancji złuszczających oraz depigmentujących skóry. Nie wolno również skóry opalać, czyli zalecane jest stosowanie filtru 50+. Dodatkowo nie nagrzewamy skóry, nie robimy peelingów oraz nie używamy środków drażniących. Przeciwwskazaniem również do zabiegu jest opryszczka, ciąża oraz okres laktacji, trądzik pospolity, ale ten zapalny, ostre stany zapalne skóry, przerwanie naskórka oraz nietolerancja na składniki aktywne w kosmetykach. Bardzo ważną uwagą również jest, że cała terapia, czyli cały zabieg Kosmelan nie jest peelingiem, więc nie traktujemy jako peeling, tylko jako dwuetapowy zabieg kosmetyczny.